Słuchajcie, to może być dla wielu z Was zwykły różowy bidon, ale to nie jest zwykły różowy bidon, ponieważ z tym bidonem wiąże się ciekawa historia. Dzień dobry, bajkszołowcy. Witajcie w ostatnim odcinku z Kalpe 2023, bo dzisiaj chyba ostatnia jazda w Kalpe podczas tego wyjazdu od 6 stycznia, w zasadzie od 7 stycznia do 27 lutego w tym roku jeździliśmy w Hiszpanii, więc dzisiaj idziemy na rower i podsumujemy sobie ten wyjazd. Co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić, co było fajnego, co było mniej fajnego, a na koniec będzie historia pewnego bidonu, ale to na sam koniec. Powiem wam, o co chodzi, a póki co korzystamy z tego pięknego, słonecznego weekendu w Hiszpanii. Idziemy na rower, jeszcze sobie zobaczyć, jak się jeździ w tym kanale. Magda dzielnie towarzyszy i ratuje honor małżeństwa. Misiu został. W ogóle tutaj Magda ratowała Michała w ostatniej akcji dętkowej, więc jak ktoś by pytał, czy Michał bezpiecznie wrócił z gór, to wrócił. Tak, żona dla kolarza z prawa jazdy, tak, to jest ważna rzecz. Tak, tak jest. Zawsze na ratunek żona. A dzisiaj mógł spać, tak, kiedy ja jeżdżę. Dzisiaj ty ratujesz, nie dość, że go ratujesz trasy, to jeszcze tutaj ratujesz, mogłaś mu licznik zabrać. Ale już nabić się, ja nie chcę tak reklamować. Nie. A na pożegnanie z Kalpy, moi drodzy, klasyk, czyli Col de Rata ze strony Tarbeny. Dzisiaj piękna pogoda. Towarzyszy mi Magda, która pomknęła do przodu. Bo już tutaj powoli wszyscy się porozjeżdżali. Kasia poleciała na narty. Taki niezły przeskok z Hiszpanii plus 20 w Alpy na minus 7. Maciek wczoraj zwinął już emiot proturowe wyjazdy, ostatni turnus. W tym roku 7 tygodni. 7 turnusów Maciek organizował. Więc tak powolutku wszyscy ci, z którymi co roku jeden w te wyjazdy jeździmy, zbierają się gdzieś dalej albo do Polski. No i to jest taki moment właśnie, ten początek marca, gdzie no już powoli myślimy o innych kierunkach. A wracając do podsumowania i tak a propos, to w tym roku naprawdę ten aspekt ludzki tego wyjazdu był świetny, bo naprawdę udało się spotkać mnóstwo znajomych, z którymi nie ma okazji spotkać się w Polsce, albo jest to trudne. Udało się też nagrać sporo materiałów z fajnymi ludźmi, ciekawymi z świata kolarskiego, ale z różnych perspektyw, bo przecież i Michał Paluta, i Szymon Tracz, i Elodie, czyli no zupełnie inne spojrzenia na rower, no bo jednak część szosowa, Michał trochę z MTB teraz, więc naprawdę to mi się spodobało. Myślę, że za rok też tego typu wątków będzie więcej. Mam nadzieję, że będzie w ogóle coraz więcej takich wywiadów i materiałów z ludźmi. Udało się też spotkać naprawdę bardzo dużo spośród Was. Wielu widzów, którzy gdzieś tam dołączyli na rowerze, których spotkaliśmy na piwku, na kawce, którzy z nami przejechali jakieś trasy. To oczywiście od razu możemy dojść do wątku, czemu nie było ustawek. Czemu ja w ogóle przestałem robić ustawki szosowe. No i to jest w ogóle skomplikowana kwestia. Bo ja przyznaję, że mój entuzjazm do robienia ustawek szosowych opadł rok temu w Polsce, kiedy mieliśmy wypadek na ustawce. Próbowałem do tego wrócić na tym wyjeździe, nie ukrywam, do tematu ustawek, ale na początku wyniknęło kilka trochę nie do końca bezpiecznych akcji na takich wspólnych jazdach, nie do końca oficjalnych, więc stwierdziłem, że nie, kurczę, ja jednak czuję się w takich sytuacjach odpowiedzialny. Ja nie jestem w stanie odpowiadać za obcych ludzi, których nie znam i którzy często na takich wypadach rowerowych zachowują się po prostu nie do końca odpowiedzialnie. Więc ustawek nie było i myślę, że ustawek szosowych szybko nie będzie z mojej strony. Myślę, że uda się wrócić do tematu ustawek gravelowych, bo to jest naprawdę inny klimat. Jest bezpieczniej, jest spokojniej, nie jesteśmy na ulicach. Jednak na szosie, zwłaszcza w takich miejscach jak tutaj, gdzie wiele osób przyjeżdża na tydzień, jest naprawdę mocno podekscytowana perspektywą jeżdżenia sobie w Hiszpanii, no to jednak sprawia, że na tych ustawkach robi się strasznie nerwowo i niektórzy po prostu nie potrafią powstrzymać chyba napływu hormonów, bo no po prostu wychodziły takie akcje, widziałem takie akcje, które ludzie robią, więc stwierdziłem, że ja wolę nie mieć z tym nic wspólnego, więc było jeżdżenie z widzami, było mnóstwo spotkanych osób,
ale w takich raczej bardziej przypadkowych okolicznościach. Pożegnanie z Kolderatem jest dzisiaj wyjątkowo, że tak powiem, festynowym stylu, bo chyba coś tu się dzieje, jakaś impreza jest, w sensie, albo ktoś trenuje po prostu w sposób zorganizowany. Tak, ale trzeba lecieć w dół. No to co, ostatnie Kolderaty z 2023, chyba że mi odbije i przyjadę jesienią, ale żegnamy się na przynajmniej 10 miesięcy z tą górą. Spreads in the air. Two dark days. Do you have a tear to spare? Make a promise. The world awaits. It's heavy just breathing through this debate. We'll start a, come on, start a riot. When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when... No i na dobry koniec, ostatni postój w Muset. A właśnie w Muset opowiem wam, o co chodzi z historią pewnego bidonu. Słuchajcie, to może być dla wielu z was zwykły różowy bidon, ale to nie jest zwykły różowy bidon, ponieważ z tym bidonem wiąże się ciekawa historia. Mianowicie, jednego dnia podczas tego wyjazdu napisał do mnie na Instagramie jeden z widzów, który kiedyś, nie wiem czy rok, czy dwa lata temu, był w Kalpe ze swoją jeszcze wtedy dziewczyną. Byli razem na Kolderates i tak się składa, że właśnie na Kolderates ten widz się swojej ówczesnej dziewczynie oświadczył. No i po tym wiekopomnym momencie zjechali w dół, akurat byli na kawie w Muset, i zapamiętali, że właśnie wtedy tutaj w Muset pojawiły się już prototypy tych bidonów, już nie dało się ich kupić, dopiero gdzieś tam jakieś pierwsze wzorce. No i niby zwykły bidon, ale zapamiętali ten bidon właśnie w związku z tym momentem i chcieli po czasie pamiątkę z tego dnia, która im przypomni ten moment miły w ich życiu. No i właśnie ów widz napisał do mnie, czy nie mógłbym zrobić takiej niespodzianki dla jego już obecnie małżonki i po prostu kupić tego bidona i podrzucić gdzieś w Polsce, wysłać w Polsce, żeby mógł go wręczyć. Więc stwierdziłem, że historia jest na tyle ciekawa i jest to na tyle fajna rzecz, którą można komuś zrobić, na tyle fajna pamiątka, że stwierdziłem, że kupię ten bidon po prostu. Więc dzisiaj, drogi widzu, nie wiem, czy jeszcze wiesz, bo trzymam cię w niepewności, nie napisałem, że ten bidon kupuję, ale bidon jest, skontaktuj się, napisz, gdzie go wysłać w Polsce i pamiątkowy bidon, rocznicowy bidon dotrze. Koniec ostatniej trasy 2023 Kalpe. 75 km zrobiliśmy i w sumie 1367 w górę. Magda, dzięki, że mi towarzyszyłaś w tej ostatniej kalpiańskiej trasie. Szkoda, że nie Michał też, no ale co? Może następnym razem. Poradziliśmy sobie. No to koniec, moi drodzy. Udało się przejechać w tym roku w Kalpę 2900 km od 7 stycznia do 25 lutego w sumie, bo tyle było jazdy, więc chyba trochę więcej niż w zeszłym roku i tak w sam raz, bo wyszła średnia około 400 km na tydzień, udało się zrobić około 50 tysięcy metrów przewyższenia, więc w sumie tak naprawdę dla mnie w sam raz, bo co jest najważniejsze, udało się tak pojeździć, że czuję, że naprawdę się fajnie jeździło, że jest to, co chciałem osiągnąć, a przede wszystkim nie udało się dojść do tego momentu, w którym byłbym zmęczony tym rowerem, czyli dalej dzisiaj jadąc pod to Kolderates miałem jeszcze przyjemność z jazdy i jeździć mi się chce. I to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze, ponieważ nie trenuję, nie mam jakichś celów sportowych, wyścigowych i tak dalej. Jeżdżę na rowerze, bo lubię, bo wiąże się to z moją pracą i tak naprawdę jeżdżę w tej Hiszpanii po to też, żeby mieć taką formę, która pozwala mi w ciągu roku spokojnie nagrywać te filmy, przejechać każdą trasę i nie męczyć się na tym rowerze. I taki był cel, udało się pojeździć, udało się trochę nowych miejsc zobaczyć, udało się dotrzeć w takie miejsca, które jakoś wcześniej mnie omijały. Fajnie, że udało się też przetestować tą kolejkę
co widzieliście w paru filmach, która naprawdę tutaj mocno poszerza horyzonty i na pewno nie ma przesytu Kalpę jeszcze, na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o czas w przyszłym roku, bo z jednej strony pojawiły się nowe pomysły, jak można by to Kalpę jeszcze wykorzystać, jak można by to rozwinąć. Ja gdzieś tam ciągle szukam jakichś nowych takich inspiracji, pomysłów, jak to rowerowe życie łączyć z pracą, więc jest parę nowych pomysłów, zobaczymy, co z nich wyjdzie. Na pewno, jeżeli tylko nie wydarzy się coś, czego nie da się przewidzieć, bo to zawsze, takie ryzyko zawsze istnieje, no to Kalpę za rok będzie, nie będzie pewnie tylko Kalpę. Teraz na miesiąc do Polski, w zasadzie nie cały miesiąc, tylko 2-3 tygodnie, żeby ogarnąć się z różnymi rzeczami i zaraz kolejne wyjazdy. Już na koniec marca zabiorę Was w zupełnie inne, ale naprawdę fajne miejsce i na fajny event, więc no będzie się działo. Wiem, że to jest taki mega wyświechtany frazes, ale naprawdę mam nadzieję, że będzie się działo, bo ten rok i ten początek tego roku naprawdę fajnie wyszedł, bo styczeń to był chyba jeden w ogóle z najlepszych miesięcy w historii, jeżeli chodzi o zasięgi Bike Show, co jest ewenementem, bo jest to styczeń, jest to zima, jest to martwy okres w branży kolarskiej, gdzie zawsze te zasięgi były dużo, dużo niższe, a w tym roku styczeń mnie naprawdę niesamowicie zaskoczył i bardzo Wam za to dziękuję. I też cieszę się, że udało mi się Was chyba pewnymi materiałami zaskoczyć i sprawić, że to Kalpę, które może ostatnie dwa lata było takim trochę marazmem, w sensie nic nowego się w nim nie działo. W tym roku mam wrażenie, że wielu osób zaskoczyło, dotarło do nowych osób i było to widać po zasięgach, co mnie bardzo cieszy. No to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o Kalpę 2023. Tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie towarzysko-liczbowe, bo na pewno jeszcze wrócimy do paru tematów technicznych, ponieważ trzeba będzie podsumować test długodystansowy 105, parę jakichś rzeczy, które to przetestowałem jeszcze. Gdzieś wróci, więc jakieś ujęcia słoneczne gdzieś się przewiną, no ale na pewno to był ostatni vlog z jazdy z Kalpy. To były ostatnie takie wrażenia z faktycznie tej z kolejnej trasy. I cóż, no zobaczymy się pewnie w Kalpę za rok, a my już tutaj wkrótce widzimy się z Wami gdzieś w Polsce na kolejnych trasach, przy kolejnych testach. Dużo fajnych rowerów czeka w Polsce, dużo fajnych tematów w ogóle gdzieś się szykuje, więc miejmy nadzieję, że to wszystko wypali. Nie chcę dużo obiecywać, bo to jest zawsze tak, że wiecie, mówi się, co to nie będzie. Ja po prostu wiem, że są fajne możliwości i życzę sobie po prostu, żeby udało się większość z nich zrealizować. To naprawdę myślę, że Was zaskoczę jeszcze fajnymi rzeczami. Dzięki za uwagę. Dzięki, że byliście przez te dwa miesiące tutaj z nami w Hiszpanii. Mam nadzieję, że faktycznie w wielu przypadkach udało się Wam poprawić humor i trochę tego słońca z tej Hiszpanii i tego takiego pozytywnego stylu życia, który tutaj gdzieś dominuje, przekazać. I pozwoliło Wam to trochę skrócić tę zimę. Tym, którzy gdzieś nie mogli wyjechać, albo nie chcieli, albo po prostu z innych powodów tego słońca trochę potrzebowali. Więc pamiętajcie oczywiście o Instagramie, o Strawie. Jak będziecie w Kalpę, to sobie na Strawie znajdziecie wszystkie fajne trasy z opisami, więc możecie powtórzyć trochę z tych emocji, które gdzieś tutaj ja starałem się Wam przekazać na filmach. Więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w Polsce, no i do zobaczenia w Kalpę za rok. Don't be scared when the way paralyzes your state at the gate.